Mateusz Damiński to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Pochodzi z wielopokoleniowej rodziny artystycznej. Jest synem znanej aktorskiej pary, Joanny i Macieja Damięckich. Niechętnie dzieli się informacjami ze swojego życia prywatnego i stara się je chronić przed mediami. Jednak dla żurnalisty zrobił wyjątek. Udzielił mu wyjątkowo szczerego wywiadu, w którym mówił o wspomnieniach z dzieciństwa. Co ciekawe, nigdy wcześniej nie opowiadał o tych traumatycznych wydarzeniach. Wspomniał także o zaproszeniu do programu Kuby Wojewódzkiego. Okazało się, że od 20 lat odmawiał królowi TVN-u. Zgodził się, ponieważ promuje teraz film Furioza, w którym gra główną rolę. Co ciekawe, zupełnie inną od tych, z których go znamy. Tym razem wcielił się w brutalnego i agresywnego Goldena. Reklama. Podczas rozmowy z żurnalistą, Mateusz Damiński wyznał, że źle wspomina swoje dzieciństwo, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje rówieśnicze. Okazuje się, że koledzy zgotowali mu prawdziwe piekło. Aktor był maltretowany, przywiązywany do kaloryfera i polewany wrzątkiem ze szlaufa. Koszmarne sceny miały miejsce na obozach kondycyjnych spływania. Z relacji Damięckiego wynika, że był on najwolniejszy w drużynie. Za jego niepowodzenia, trener karał całą grupę. Dzieci były na niego złe, miały pretensje o dodatkowe ćwiczenia i, gdy tylko nadarzała się okazja, odgrywały się na nim. Aktor upatruje przyczyn takiego agresywnego zachowania również w swoim pochodzeniu. Uważa bowiem, że artystyczne korzenie rodzinne nie pomagały mu, wręcz szkodziły posiadaniem nazwiska, a nie posiadaniem imienia. Przyznał też, że wydawało mu się, że nigdy nie miał potrzeby buntowania się. Powszechnie uważany był za grzecznego chłopca. Ja byłem zawsze taki uśmiechnięty i miły, wspominał Damiński. To jednak nie do końca prawda. Dzisiaj aktor już wie, że powodem był po prostu brak asertywności, a to skutkowało kolejnymi rówieśniczymi problemami. Zobacz także. Krzysztof Baranowski wypływa w rejs. Robię to dla Bogusi, Sławomir i Kajra już tego nie ukryją. Osoba z TVP zdradziła, na czym ich przyłapała. Piotr Adamczyk. O swoim amerykańskim śnie, pozbyłem się kompleksów. Thank you.